Dwa tygodnie temu testowałem dla Was nowego Galaxy S20, który pod wieloma aspektami spełnia wymagania stawiane wobec tegorocznego flagowca. Dzisiaj zobaczymy jednak, czy roczny Galaxy S10e to cały czas dobry wybór. Zapraszam. Kiedy pokazano Galaxy s 10 s szczerze byłem zaskoczony. Samsung po raz pierwszy pokazał coś, czego brakowało, czyli kompaktowego flagowca, który wcale nie miał w sobie dużo kompromisów w specyfikacji. Szkoda, że w tym roku zabrakło kontynuacji tego wariantu, dlatego że wiele osób potrzebuje wydajnego flagowca, który został zamknięty w kompaktowej formie. Co do swojego wykonania, obudowa od razu mówi o tym, że to flagowiec, dwie tafle szkła, do tego aluminiowa ramka, dopasowanie każdego elementu. Do reszty jest doskonałe. W aspekcie kolorów Samsung rok temu bardzo zaszalał z tego powodu, że oferowano ten telefon w kolorze kanarykowym żółtym, a ten na żywo zwracał na siebie uwagę. No i też był bardzo jaskrawy. Mi się to osobiście spodobało, bo dzięki temu Galaxy S10e ma taki swój unikatowy charakter. Natomiast w Galaxy S20 projektanci poszli w bardziej stonowane barwy. Możemy bardzo wygodnie nawigować po systemie za pomocą jednej dłoni, a całości dopełnia masa. 150 gramów, zatem Galaxy S10e to na pewno niezwykle kompaktowy i lekki telefon. Na ponowne testy dostałem tym razem odmianę w kolorze zielonym, do wyboru mamy jeszcze opalizujący biały, czy też czerwony, no i też oczywiście wspomniany kolor żółty. Sporym atutem jest to, że moduł aparatu zbyt mocno nie wystaje, telefon jest odporny na wodę, maksymalne zanurzenie to 1,5 metra do 30 minut, ma także hybrydowy dual-SIM. Z pewnością Galaxy S10 E wygląda cały czas nowocześnie. Otrzymujemy dosyć mało obramowania ekranu, ale warto zauważyć, że ramki, chociażby w Galaxy S20, są nieco smuklejsze. Natomiast co ważne, w tym telefonie przedni panel jest płaski, zatem nie powinno być problemu z dopasowaniem szkła czy też folii, i to oceniam bardzo pozytywnie. Kamerka do selfie została umieszczona w formie otworu w ekranie. Wolę rozwiązanie z Galaxy S20, gdzie aparat wkomponowano centralnie, a samo wycięcie. Jest mniejsze. Na obecne standardy, moim zdaniem, kamerka w Galaxy S10e zajmuje trochę zbyt dużo miejsca. Bardzo cieszy to, że na pokładzie mamy złącze jack. Niestety, w Naucie 10 czy też Galaxy S20 tego zabrakło. Oczywiście, portu USB-C do tego podwójne głośniki. Gwarantowana dobra czystość, doskonały poziom maksymalnej głośności. Jedynie brakuje nieco lepszych basów, ale to i tak naprawdę dobre głośniki. Dodam jeszcze, że audio wspomaga Dolby Atmos, a dźwięk przekazuje nazywane do słuchawek oceniam bardzo wysoko i tutaj możemy liczyć na fajne basy. Przechodzimy do aspektu ekranu. Dynamica AMOLED 2280x1080 pikseli, 5,8 cala, zatem kompaktowa obudowa ma potwierdzenie w rozmiarze ekranu. Kompromisem co prawda jest gorsze upakowanie pikseli, natomiast wystarcza, aby każda ikona, każdy tekst były doskonale czytelne. Oczywiście mamy gwarantowany nieskończony kontrast, żywe barwy, prawdziwe czernie, a do tego doskonałe kąty widzenia. Do tego HDR10+, konsumowanie filmów czy też granie to czysta przyjemność. Mamy oczywiście Always on Display, barwy mogą być naturalne albo żywe. Co ciekawe, to samo żywe ustawienie oznacza w nowym Galaxy S20 nieco bardziej stonowane barwy, natomiast tutaj one robią wrażenie bardzo takich nasyconych i z tego powodu wolę kolory w trybie naturalnym. Cały czas ekran to najwyższa półka, w 2020 roku może brakować jedynie 120 Hz, to znamy oczywiście z nowego Galaxy S20. Wbudowana bateria nigdy nie była atutem tego smartfona mamy tylko 3100 mAh. W dobie telefonów oferujących dużo bardziej pojemne baterie to nie porywa, ale wynika z kompaktowego rozmiaru w zestawie ładowarka o mocy 15 W. To sprawia, że w 2020 roku na pewno może brakować szybszego ładowania, ale pojemność sprawia, że tego braku aż tak mocno nie czujemy. Mamy ładowanie indukcyjne. O tej samej mocy oraz zwrotne PowerShare o mocy 9W. Testy przeprowadzałem na nowym Androidzie 10 i jestem zdania, że czas pracy jest teraz nieco lepszy. Być może powodem tego jest nowa wersja systemu. Możemy liczyć na 4 do 6 godzin pracy na ekranie to są około godziny lepsze wartości. W zestawieniu do wyników, kiedy testowałem tego smartfona rok temu, w aspekcie bezpieczeństwa mamy klasyczny fizyczny skaner, który pełni rolę klawisza zasilania. Działa zadowalająco szybko, chociaż na pewno to samo rozwiązanie w wykonaniu jest jeszcze szybsze. Ale nigdy nie byłem tutaj zmuszony dokonywać kolejnej próby skanowania. To spory plus, natomiast minus polega na tym, że niestety skaner umieszczono odrobinę zbyt wysoko. Bardzo mi się spodobało, że możemy aktywować gest przesuwania po skanerze w górę albo w dół. To pozwala na wysuwanie oraz wsuwanie górnego panelu. Mamy jeszcze, oczywiście, całkiem szybko działające rozpoznawanie twarzy, bazujące na kamerce do selfie. Fajne jest to, że mamy dwa tryby działania tego skanowania. Możemy być pozostawieni na ekranie blokady po rozpoznaniu twarzy, ale też możemy być wtedy przenoszeni automatycznie do systemu. Natomiast ponownie jestem zdania, że ta sama metoda, chociażby Xiaomi, działa nieco bardziej sprawnie. Co do wydajności, dostajemy Exonosa 9820, do tego 6 GB ramu, 128 GB wbudowanej pamięci UFS21. To możemy oczywiście rozbudować za pomocą karty microSD. Dodam, że w nowych flagowcach mamy pamięć UFS30, zatem wbudowana tutaj może nie być aż tak szybka. Z zakresu łączności NFC Bluetooth 5.0 system to nowy Android 10 w ramach update'u. Do samego działania nie mogę mieć żadnych uwag. Telefon jest szybki, stabilny, każda operacja wykonywana jest tak jak tego oczekujemy. Czasami zdarzy się, że jakaś animacja delikatnie zaklatkuje, natomiast to jest bardzo rzadkie. Na pewno nie ma tutaj takiego efektu znanego z Galaxy S20, czyli częstego nagrzewania się obudowy. Występuje to jedynie kiedy telefon jest rzeczywiście obciążony, albo po tym jak gramy dłuższy czas w jakiś wymagający tytuł. To sprawia, że po roku wydajność oceniam pozytywnie. Zobaczmy na koniec jak po roku wypada aparat. Mamy dwa obiektywy na tyle. 12 megapikseli wyposażony w zmienną przysłonę o wartości 1.5 albo 2.4. Do tego bardzo szybki fokus Dual Pixel z wykrywaniem faz, a także optyczna stabilizacja. Kolejny obiektyw to 16 megapikseli, 123 stopnie. Przednia kamerka to 10 megapikseli o jasności 1.9. Wykonywane za pomocą tego telefonu zdjęcia mogą się podobać. Są one zadowalająco szczegółowe, barwy nasycone da się zobaczyć, że automatyka aparatu podbija te kolory, natomiast wynika to z wykrywania scen, które zawsze możemy wyłączyć. Całkiem dobrze wykrywane są krawędzie, to sprawia, że efekt rozmycia drugiego planu wygląda bardzo ładnie. Oczywiście po wykonaniu tego typu fotografii da się edytować poziom rozmycia. Same zdjęcia selfie są ładne, szczegółowe, z fajnymi kolorami oraz sprawnym rozmywaniem tła. Na pewno takim sporym zaskoczeniem okazał się dla mnie tryb nocny. Zobaczymy oczywiście na tego typu zdjęciach pewne szumy czy brak detali, ale po tym jak zapamiętałem zdjęcia nocne z Galaxy S10e rok temu, to teraz jestem zadowolony, że dopracowana automatyka aparatu w tym zakresie. W aspekcie filmowania nagrania są niezłe, otrzymujemy całkiem dobre detale. Tak samo jak na zdjęciach kolory są żywe, stabilizacja także wypada zadowalająco dobrze. Co do aparatu jestem zdania, że po roku Galaxy S10e wykonuje cały czas bardzo fajne zdjęcia, natomiast aparat może nie być aż tak rozważający, Zbudowane czy też bogate w różne obiektywy, jak to jest w tegorocznych flagowcach. Zabieramy się za podsumowanie. Szczerze, w tym roku brakuje tego typu kompaktowego Androida. Jasne, mamy iPhone'a S-owego, mamy iPhone'a 11 Pro, to są całkiem kompaktowe telefony z dobrą specyfikacją, ale w aspekcie Androida takiego telefonu w tym roku po prostu nie ma. Ubolewam nad tym, że Samsung nie kontynuuje tego naprawdę fajnego wariantu. Myślę, że taki Galaxy S20e byłby w tym roku ponownie moim ulubionym flagowcem Samsunga. Zalety Galaxy S10e to na pewno dobre wykonanie, rewelacyjny ekran Dynamic AMOLED, do tego fajna aparat, dobre działanie systemu. Czy polecam wam tego smartfona w 2020 roku? Oczywiście, że tak. Cena na tyle spadła, że jest to niezwykle fajna propozycja, jeżeli poszukujecie kompaktowego flagowca z Androidem. Dzięki za obejrzenie, czekam. Jak zawsze na wasze komentarze, łapeczka w górę mile widziana, jeżeli materiał przypadł wam do gustu. A tymczasem do zobaczenia!